tym odcinku Smaków zapraszam do restauracji Mozaik, gdzie doświadczony szef kuchni Rafał Borys z regionalnych i świeżych produktów tworzy smaczne, nietuzinkowe dania. Zdobyłeś doświadczenie za granicą. Powiedz kilka zdań na ten temat. Zgadza się. Pracowałem w wielu restauracjach za granicą, w restauracjach renomowanych, w restauracjach francuskich, z tego względu, że uznaję, że kuchnia francuska jest najbardziej wybitną, jest kuchnią, która naprawdę docenia każdy element dania, docenia każdy składnik. Mhm. Były to restauracje Gordona Ramsaya, były to restauracje Alberta Roux, między innymi La Gavroche, docenione przez Michelin 2 gwiazdkami. Co prawda tam było tylko parę dni, natomiast cała ta kariera, cały ten pobyt tam pozwolił mi stworzyć własną wizję, którą bardzo powoli wdrażam i staram się, żeby to wszystko funkcjonowało jak najlepiej tak jak tam, tylko że z polskich składników. Także mam nadzieję, że mi się to udaje, mam nadzieję, że ludzie to doceniają. Mi jest to ciężko określić, mi to bardzo smakuje, natomiast co myślą konsumenci, czy im się to podoba, czy nie, to już mi ciężko powiedzieć. No nasza para będzie miała okazję dzisiaj ocenić. Co dla niej przygotujesz? Dla niej przygotowaliśmy dwie rzeczy. Jedna to będzie królik. Królik jest przygotowany z dwóch elementów. To będzie cąber i to będzie noga. Do tego przygotowaliśmy gęsinę. Pierś gęsi przygotowaną techniką sauce white w niskiej temperaturze, która pozwoli docenić mięso. Także mam nadzieję i będę bacznie obserwował, co powiedzą nasi klienci. Mhm. Czyli idziemy na kuchnię i gotujemy. Zapraszam. A więc tak, do przygotowania dzisiejszych dwóch dań będziemy potrzebowali następujące składniki. Będą to dwa rodzaje ziemniaków. Pierwszy z nich to jest zafinios. Jest to ziemniak gotowany w śmietanie z odrobiną świeżych pomidorów, rozmarynu. One są zapiekane w temperaturze 160 stopni około 45 minut. Później są odgrzewane z tego względu, żeby klienta zbyt długo nie trzymać. Drugi rodzaj ziemniaków to są fondanty ziemniaczone. One są duszone w maśle, w tymianku, w czosnku z odrobiną soli z dwóch stron 20 minut, czyli na każdą stronę przypada 10 minut duszenia ziemniaki Mary Swiper. Do tych dań, do pierwszej to będzie danie, które gdzie wykorzystamy definiosy, to jest gęsina. Gęsina będzie nam się łączyła z grzybami, które są konfitowane z tymiankiem w maśle. Do tego sezonowe warzywa, które tutaj mamy właśnie fasolkę mamucią, trochę cebuli, troszeczkę kalafiora, brokuła, świeżej cukinii. To jest pierwszy element dania. Drugi element dania, gdzie wykorzystamy ziemniaki fondanty, to jest królik, cąber z królika, gdzie wykorzystamy marchewkę glazurowaną w maśle, w kolendrze, w tymianku, w chili. Do tego drugim elementem będzie burak łączony z konfiturą z owoców leśnych i dressingiem miodowo-balsamicznym, którego przyrządzamy w sposób łączenia dwóch rzeczy, czyli octu i słodkiego miodu, dodając odrobiny oleju i oliwy z oliwek. Do marchewki dodamy troszeczkę kolendry. Są dwa elementy, które wykorzystamy z królika. Jest to noga, która jest uprzednio gotowana w niskiej temperaturze przez około 24 godziny. I cąber, który jest już bez kości, przygotowany. On będzie też w niskiej temperaturze, następnie będzie grillowany, serwowany sosem café au lait. A więc teraz zabieramy się do gotowania. Dziękujemy Smakom Wrocławia za zaproszenie do tej wspaniałej restauracji. Zostaliśmy uraczeni
wytwornymi potrawami, bardzo smacznymi. Doskonale podane, wyśmienite smaki, rewelacyjne połączenie, szczególnie buraczków z żurawiną, rozpływający się w ustach królik, delikatne mięso. Naprawdę było to przepyszne doświadczenie. Tutaj mogę dodać jeszcze, że wspaniałe piersi z gęsi, świetnie przygotowane, wypieczone, ale jednocześnie bardzo soczyste i kapitalne podanie ziemniaków. Ziemniaki cięte w cienkie plastry, formowane w kostkę. Coś, czego jeszcze wcześniej nigdzie w żadnej restauracji w Polsce nie spotkałem, także na pewno godne polecenia. Ja myślę, że z chęcią tu jeszcze powrócimy. Z pewnością.